Witam serdecznie na spotkaniu, na którym chcielibyśmy zaprezentować Państwu program, który w Chicago rozpocznie się jutro. I w związku z tym mam szczególną przyjemność przedstawić Państwu i przywitać Panią Prezes Irenę Koźmińską, Prezes Fundacji ABC21, Cała Polska czyta dzieciom. A witam również Panią Elżbietę Olszewską, dyrektora programowego Fundacji oraz znaną nam wszystkim Panią dyrektor Barbarę Bilsztę, dyrektora Orkiestry Symfonicznej Paderewskiego. Witam serdecznie. I witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że mamy przedstawicieli licznych mediów polonijnych w Chicago, ale również organizacji polonijnych, które będą zaangażowane w tę akcję pośrednio bądź bezpośrednio i mamy nadzieję, że będą dalej przekazywać idee i założenia tego programu, w który zaangażowane jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze względu na uniwersalny wymiar tego programu. I co tu dużo mówić, po prostu jest on skuteczny. Pozwólcie, że ja zacytuję kilka drobnych faktów. Fundacja ABC21 Cała Polska czyta dzieciom założona została w grudniu 1998 roku. Wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. Już w 2001 roku, to jest 12 lat temu, Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom. I muszę powiedzieć, że ja od zawsze znam tę akcję. To najlepiej świadczy, ja nie jestem zaangażowana niestety w tę akcję, czyli pokazuje, więc wszystko przed nami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę choć w malutkim stopniu pomóc fundacji. Czyli to pokazuje, jak niezwykle fundacja jest skuteczna, jeżeli osoby zupełnie przeciętne w Polsce, jaką ja jestem, słyszały i wiedzą o akcji. Jak ta akcja jest potrzebna i skuteczna. No bo cóż przyjemniejszego, jak czytać dzieciom bajki, jak słuchać tych bajek, a okazuje się, że za tą taką pozornie zwykłą przyjemnością, taką tradycyjną, taką bardzo właśnie zwykłą, kryje się tyle mądrości i tyle wspaniałych efektów, które mogą przynieść takie spotkania z dziećmi poprzez czytanie im książek, czego kilka osób tutaj doświadczyły bardzo osobiście. Fundacja realizuje wiele dużych przedsięwzięć, między innymi coroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konferencje, warsztaty edukacyjne z cyklu Mądre Wychowanie. Drodzy Państwo, z przyjemnością raz jeszcze witam. Kochani Państwo, bardzo dziękuję, że jesteście. Tutaj nie ma przypadkowych osób. Są osoby, które z kulturą, oświatą, edukacją, wychowaniem mają do czynienia od lat i wszyscy staramy się robić co możliwe, aby nasze wspólne wysiłki przyniosły korzyść i naszym rodzinom, i naszym dzieciom, i nam wszystkim. Udało nam się wspólnie stworzyć formę Akademii Mądrego Wychowania. Tak to nazwałam roboczo i mam nadzieję, że na razie tak może zostać. Celem naszym będzie mowa o zdrowiu dzieci, o ich edukacji, o ich przyszłości, o tym, co dorośli powinni, muszą uczynić, aby tym dzieciom pomóc w rzeczywistości, która dla nas samych dorosłych okazuje się czasami bardzo trudna. To powoduje, że poświęcamy dzieciom za mało czasu. O tym na pewno dzisiaj i jutro będziemy dużo mówić i dużo się dowiemy, bo widzimy nasz mały kawałek rzeczywistości, ale statystyki są alarmujące. Trzeba na pewno sprzężyć wysiłki i nauczycieli, i wychowawców, i rodziców po to, aby wspólnie sprostać wyzwaniom naszych czasów. Już teraz obejrzyjmy sobie bardzo cenny dokument, bo ilustruje on przekrój pracy Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
Za górami, za lasami, w samym sercu Europy leży kraina zwana Polską. W krainie tej mieszka ludek mały, psotny i bardzo bajek ciekawy. Dzieci. To właśnie z myślą o nich, by wyrastały na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, Fundacja ABC21 rozpoczęła w 2001 roku kampanię Cała Polska czyta dzieciom. Przywilej korzyści. Poniecki ciągnie lewą stroną. Tato! 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 A ty umiesz czytać? Czytanie uczy myślenia. Czytanie rozwija wrażliwość i wyobraźnię. Czytanie pomaga zrozumieć siebie i świat. No to umiesz czytać czy nie? Oczywiście. Legia Górnik 2-0. Dziecku! Czytanie dziecku. 20 minut dziennie. Codziennie. Goście do własnego bramkarza. Kampania czytania z miejsca podbiła serca wielu znanych osób. Aż tu nagle, pewnego dnia, miś zobaczył drewnianą skrzynkę płynącą po rzece. O, widzisz? Wyłowił ją z wody, obwąchał i powiedział: o, banany! Poszedł rybak nad morze, przypłynęła złota rybka i mówi: darowałeś mi życie, więc ponieważ znam czary, w całkiem nowy zamienię dom twój stary. Te chwile czytania na głos są potrzebne i dzieciom, i rodzicom. Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Wreszcie przez Midland przybyli do szarej przystani na długą, wąską Zatoką Księżycową. Budowniczy okrętów Cridan wyszedł na ich powitanie do bramy. Był wysokiego wzrostu, brodę miał po pas, zdawał się bardzo stary, ale oczy mu błyszczały jak gwiazdy. Skłonił się mówiąc: wszystko gotowe. A więc pamiętajcie, kochani, czytajcie dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. W całym kraju, w szkołach, przedszkolach, bibliotekach i szpitalach ruszyły fundacyjne programy. Czytające szkoły, czytające przedszkola, czytanie zbliża, czytanie uzdrawia. Najlepiej to było z żabą. Z jaką żabą? No coś się zamieniła w żabę. Królewna. Przecież królewna zasnęła. Jabłko połknęła i zasnęła. Jakie jabłko? Wrzecionem się przekuła na 100 lat. Jak to na 100 lat? Przecież książę ją obudził. Kogo obudził? Jaki książę? Żabę obudził. Pocałunkiem. Cmok, cmok. Jaki smok? Jaki znowu smok? Cała Polska czyta dzieciom. 20 minut dziennie. Codziennie. Ponad 6 tysięcy koordynatorów i liderów kampanii czytania dba o to, by dorośli codziennie dzieciom czytali. Raz do roku, w czerwcu, głośne czytanie trwa nieprzerwanie przez cały tydzień. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to w niektórych regionach kraju najważniejsze wydarzenie kulturalne roku. Rozpoczynamy go zawsze wspólnym czytaniem lokomotywy. W tym roku lokomotywa ruszyła w ponad 2400 miejscowościach. Po raz pierwszy inauguracja odbywa się w innym miejscu. Dlaczego w Świdniku? Bo Świdnik jest najlepszy.
Czytanie dzieciom trafiło też do więzienia. Jak masz na imię? Zapytał Jelony Kaczorka, gdy ten wygramował się na brzegu. Bracia mówią na mnie Zmaźmi, powiedział Kaczorek, ale na imię mam Henry. Fundacja nie tylko wychowuje czytelników. Dbamy też, by mieli co czytać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest Harry Potter? Nie ma. A Wakacje z duchami? Nie ma. Może Proklex? Nie ma. A co jest? Ja jestem. Nasza akcja, Książkowy Maraton Fundatorów, przysporzyła bibliotekom tysięcy nowych książek. Przesłaliśmy im także, dzięki hojności sponsorów, setki kolekcji Cała Polska czyta dzieciom, zbiorów 23 pereł literatury dziecięcej, wyprodukowanych we współpracy z tygodnikiem Polityka. Dbając o najwyższe standardy książki dla młodego czytelnika, Fundacja organizuje konkurs literacki imienia Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Wszystkie książki nagrodzone w pierwszym konkursie zostały wydane, a nagrodzone tytuły jego drugiej edycji pojawią się na rynku księgarskim w marcu, nakładem współpracujących przy tym projekcie wydawnictw Literatura, Publikat i Stentor. Grand Prix drugiego konkursu imienia Astrid Lindgren otrzymał Marcin Szczygielski. Nagroda, rzeźba Pipi Pończoszanki podnoszącej konia, jest równie piękna jak nagrodzona nią książka Czarny Młyn. Warto zapamiętać ten tytuł. Na strychu strachów pewnej chatki, siedem minąwszy lasów, żyły smuciły księgoskrzatki, bo czytać ich nikt nie miał czasu. Ach, czytaj, tatku, nas, raz, dwa, czytaj nas dzieciom, ta! Wszakże czekamy tu gromadką w księgach na strychu strachów, żeby nas czytać wsłuchiwatką, by mądrły. Rachu ciachu! Niech różdżka wróżki różo wróży, niech smok opowie coś o sobie. Owieczki toczą swe wąteczki, szum świstolasie snuj opowieść. I bajów czar wypełnił chatkę, abrakadabra w sześć okamgnień w czytanie dzieciom tak wciągnął tatkę, że czyta im po dziś dzień. Czyta co dzień, czyta co dzień. Cała Polska czyta dzieciom. Fundacja przekonuje do czytania dzieciom nie tylko po dobroci. Organizujemy też wykłady, warsztaty, a nawet studia podyplomowe dla nauczycieli. Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji. Opornych zmuszamy do przeczytania naszej książki Wychowanie przez czytanie. I biada temu, kto potem dzieciom nie czyta. Sukces kampanii Cała Polska czyta dzieciom to przede wszystkim zasługa tysięcy wolontariuszy. Co roku podczas uroczystych finałów dziękujemy najlepszym liderom i koordynatorom kampanii za pracę i nagradzamy za osiągnięcia. Finał to również okazja do uhonorowania sponsorów, patronów medialnych i wszystkich przyjaciół fundacji. Wąż była gdzie bądź to chatynka, w niej szczęśliwiła miłośna rodzinka i była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąb truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały, co dzień czytały, co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Czy ktoś z Państwa spodziewa się dziecka? Albo wnuka? Mamy dobrą wiadomość. Już niedługo w całej Polsce każda mama noworodka otrzyma pierwszą książkę mojego dziecka wraz z filmem edukacyjnym i kołysankami dla najmłodszych. Projekt fundacji doczekał się wreszcie hojnego sponsora, a jest nim minister kultury. Brawa dla pana ministra!
cieszą się z nami kartki skrzydlate. Dzieci tak lubią, że bajki lubią, gdy są czytane. Kosmatne. I dziecko tuli się do poduszki, myśląc, że jest to Kubuś Puchatę. Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana. Cała Polska czyta dzieciom. Cała Polska czyta dzieciom. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie do Chicago. Ja miałam okazję przez 6 lat mieszkać w Stanach i odwiedzałam wówczas Chicago. I powiem Państwu, że ten program Cała Polska czyta dzieciom, dzisiejsza inauguracja programu Cała Polonia czyta dzieciom, to w zasadzie jest powrót tego tematu do Ameryki, ponieważ ja właśnie tutaj zetknęłam się z ideą czytania dzieciom od urodzenia. Uświadomiłam sobie, że to czytanie jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość, ponieważ z jednej strony pozwala budować więź z dzieckiem, z drugiej strony wyposaża je intelektualnie, buduje jego zasoby umysłowe. Świetny język, swobodę językową. Przecież bez języka nie możemy wykonywać wielu zawodów, ani zawierać nawet znajomości. Nasz język świadczy o nas. Oprócz tego dzieci, którym się czyta, przyswajają cały system wartości. Nie trzeba ich tych wartości uczyć oddzielnie, ale najważniejsze, co możemy robić czytając, przekazywać im naszą miłość. Dzieci, które są pewne tej miłości rodzicielskiej, stają się silnymi emocjonalnie osobami i to na całe życie. We współczesnych czasach, nie tylko w Stanach, nie tylko w Polsce, ale w całym zachodnim świecie, dzieci cierpią na wiele problemów emocjonalnych. Myśmy w pewnym sensie zapomnieli o dzieciach, one przestały być naszym priorytetem. Nasz program i mam nadzieję, że również program Cała Polonia czyta dzieciom, ma za zadanie przywrócenie tego miejsca dziecka w świadomości rodziców i w świadomości całego społeczeństwa. Dzieci są przyszłością, nie jest to tylko taka przenośnia pusta. Dzieci są przyszłością i od tego, jak je wychowamy, w co je wyposażymy, od tego będzie zależało, czy nasza cywilizacja będzie się rozwijała, czy będzie się harmonijnie rozwijała, jak nam się będzie żyło wtedy, kiedy nasze dzieci staną się dorosłe i to one będą już kierować światem. Na razie mamy na swoim koncie sporo zaniedbań, dlatego że rodzice są zajęci pracą, zajęci różnymi ważnymi sprawami, niewątpliwie ważnymi. Ale nie da się nadrobić tego, na co jest czas we wczesnym dzieciństwie, ponieważ to dzieciństwo trwa krótko. Zależy nam bardzo na tym, żeby ono było wykorzystane właściwie. Pani konsul wspomniała o tym, że czytamy bajki. Otóż nie tylko bajki, ponieważ my powinniśmy czytać naszym dzieciom nawet wtedy, kiedy mają 15 lat albo i więcej, bo chodzi nie o kolejną książkę, chodzi o to, by być z dzieckiem, by miało do nas zaufanie, byśmy je znali. My czytaliśmy naszej córce, kiedy ja zetknęłam się z ideami tej kampanii i przywróciliśmy czytanie rodzinne, czytaliśmy jej jeszcze, kiedy miała 17 lat. Ktoś może powiedzieć, no jak to? Sama sobie powinna czytać. Ona sobie sama czytała. Natomiast to jest zupełnie co innego, kiedy wspólnie bawimy się jakąś lekturą albo wspólnie ją przeżywamy. Przy nędznikach, których notabene wczoraj oglądałam w wersji filmowej w samolocie, ja wychodziłam, kiedy mój mąż czytał, bo musiałam sobie popłakać w innym pokoju. A poza tym zaczęłam to wspólne czytanie, ale potem przejął mąż, ponieważ ja niestety przy głośnym czytaniu zasypiałam. W związku z tym, żeby czytać dziecku, które już miało 12, 13, 14 lat, no to taki śpiący rodzic to nie jest dobry partner.
Natomiast mój mąż, który być może część z Państwa pamięta lub wie, był ambasadorem w latach 94-2000 w Waszyngtonie, czasami urywał się, robił sobie takie małe wagary z pracy, żeby przyjechać do dziecka, poczytać, porozmawiać, nawet wyjść na spacer, po prostu sobie porozmawiać i pobyć z nią, a potem wracał. No i potem wracał do domu koło 12 lub 1 w nocy i nasza opiekująca się domem pani Ala mówiła: pani Irenko, pan ambasador jest tak zmęczony, że siedzi w tym przyjeździe, siedzi w tym samochodzie i nawet nie wychodzi, nie ma siły. Ja mówię: Jurek, czemu ty straszysz panią Alę? A Jurek mówi: no bo jak ja wracam o 1, są jeszcze wiadomości i ja chcę ich wysłuchać w tym samochodzie. Ale o co mi chodzi, że praca nawet bardzo angażująca, nawet bardzo ważna, nie może nam przesłaniać tego, że nasze dzieci mają rok, 3 lata, 5, 8, 10, tylko raz i my jesteśmy im najbardziej potrzebni. Rodzice są architektami dzieciństwa, są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, a następnie również nauczyciele. I czego dom nie wypełni w 100%, nauczyciele mogą ze swojej strony jeszcze uzupełnić, dodać. Dlatego tak ważny jest ten program. Jak Państwo widzieli na filmie, 2 lata temu rozpoczęliśmy program Cała Europa czyta dzieciom. Już w tej chwili w 4 krajach, w Czechach, na Słowacji, na Litwie, w Polsce i być może za chwilę na Ukrainie i jeszcze w Słowenii, takie kampanie czytania powstały. To, co dzisiaj tutaj wspólnie uruchamiamy, to jest wersja eksportowa kampanii Cała Polska czyta dzieciom, czyli Cała Polonia czyta dzieciom. I mam nadzieję, że Państwo może już po tych słowach, może po tym, co Państwo widzieli, może po lekturze książek, które będą też dystrybuowane, uda nam się zapewne wkrótce stworzyć wersje e-learningowe książek, także poprzez książki też będziemy przekonywać do tego, że ważne jest codzienne czytanie. Czytanie to jest strawa dla duszy i umysłu. Czy my dziecku dajemy jeść raz na tydzień albo raz na miesiąc? Dajemy codziennie i dlatego również tę strawę duchową trzeba dostarczać dziecku codziennie, regularnie. Jeżeli Państwo chcieliby się jeszcze dowiedzieć więcej na temat tego, czym zajmuje się Fundacja, bo ma bardzo wiele programów, to ja zaproszę Elę Olszewską, dyrektorkę programową naszej Fundacji, żeby powiedziała parę słów o naszym bardzo ważnym programie, ściśle łączącym się z kampanią czytania, o programie wychowania do wartości, czyli nauczanie wartości. Dziękuję Państwu. Chciałam powiedzieć, że od tego czasu, kiedy prezentowaliśmy film dziesięciolecie kampanii, dokonania dziesięciolecia, zmieniło się już bardzo dużo. Przybyło koordynatorów i liderów kampanii czytania, czyli osób, które wolontarystycznie wspierają kampanię, organizują imprezy czytelnicze, konkursy czytelnicze, spotkania z rodzicami, wykłady i warsztaty, a więc rzeczywiście już w tej chwili cała Polska czyta dzieciom i dołożymy wszelkich starań, żeby w najbliższym czasie zachęcić do czytania kraje w Europie i nie tylko, stąd nasza tutaj wizyta. Fundacja, mimo że w nazwie nosi tytuł Cała Polska czyta dzieciom, nie zajmuje się tylko czytaniem, prowadzimy rozmaite programy, między innymi program nauczania wartości. Jest to program, który jest programem profilaktycznym, który pokazuje, jak uczyć dzieci szacunku, odpowiedzialności, uczciwości, tych wartości, które już w tej chwili bywa w niektórych środowiskach, że są zapomniane, a które mogą być kompasem na całe życie. Takie programy w Polsce realizuje już wiele szkół i wiele przedszkoli. One dostosowane są do wieku, aktywności dziecka, do możliwości poznawczych dzieci w różnym wieku. I wiele szkół, które wprowadziło te programy, twierdzi, że zmieniły się zachowania dzieci, że tak jak wcześniej nauczyciele i rodzice walczyli o to, żeby nie trzeba było gasić pożarów, że trzeba było dbać o to, żeby dzieci nie zachowywały się w sposób agresywny czy prowokacyjny, w tej chwili dzięki programowi nauczania wartości mogą stwierdzić, że zadziałały profilaktycznie te szkoły i przedszkola, że dzieci wiedzą, co to znaczy zachowanie pełne szacunku czy odpowiedzialności wobec innych, wiedzą, co to znaczy być solidarnym z innymi, wiedzą, co to znaczy przyjaźń, co to znaczy miłość i praktykują te wartości moralne.